Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem. Chciałbym, żebyśmy sobie wykonali wspólnie taką oto karteczkę. Jest ona bardzo prosta, nie wymaga dużo pracy, jeżeli ktoś na szybko potrzebuje zrobić jakąś karteczkę, także takie rozwiązanie wydaje mi się bardzo, bardzo fajne. Inspiracją jest gdzieś znalazłem, nie pamiętam na jakim, na jakiej stronie, ale gdzieś na internecie właśnie widziałem bardzo podobną. Spodoba mi się ta forma, więc postanowiłem ją wykonać. Także zapraszam bardzo serdecznie do pracy. Do wykonania tej karteczki będziemy potrzebowali bazę. Ja będę wykonywał karteczkę na bazie, która ma wymiary 11,5 na 16,5. Do tego podkład z papieru do scrapbookingu 3 mm mniejszy od bazy. Będziemy potrzebowali pół centymetra mniejsze od tej taką, od tej maty, taką białą matę, i znowu 3 mm krótszą, mniejszą matę od tej białej, żeby troszkę kartkę podnieść, a żeby się zmieściła w zwykłej kopercie, bo taką kartkę właśnie będę wykonywał. Potrzebujemy birmatę. Ona jest, nie wiem ile może, ma chyba z milimetr bądź dwa grubości do podklejenia. Będziemy potrzebowali taką grafikę. Ja to mam wydrukowane z internetu, taki Pan Jezus zmartwychwstały. To jest wycięty za pomocą wykrojnika z Actiona. I tutaj taką podkładka z taką właśnie falbanką, też właśnie z tego samego zestawu, co ten kwadracik z wykrojników. Będziemy potrzebowali, ja wybrałem dość płaskie kwiatuszki, takie żeby się właśnie fajnie zmieściły potem kartka w kopercie. Dość płaskie kwiatuszki. Takie mniejsze kwiatuszki. I do tego jeszcze listki. Do dekoracji i napis wesołego Alleluja. Także ja teraz zostawiam Was z muzyczką i możecie zobaczyć, jak ja wykonuję taką oto karteczkę.
I tak prezentowałaby się wykonana karteczka. Moim zdaniem jest bardzo prosta. Każdy sobie z nią poradzi. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do następnego filmiku. Do zobaczenia. Pa!